Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, kolejny magazyn zza kółka przed nami, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o holowaniu. I trzymam właśnie w rękach gadżety, które będą potrzebne do tego manewru. Zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, oczywiście holowanie stosujemy w momencie, kiedy mamy unieruchomione auto z przyczyn jakichś technicznych, ale też są pewne warunki, prawda? Aby móc holować inny pojazd, pojazd ten musi mieć sprawne hamulce, układ hamulcowy oraz układ kierowniczy. Jeżeli jakakolwiek awaria wynikła z tego tytułu, pojazd absolutnie nie może być holowany, musi być zabrany na lawecie. Do holowania oczywiście potrzebna będzie nam linka holownicza. Przepisy mówią, że linka powinna mieć około od 4 do 6 metrów długości. Potrzebny będzie również trójkąt ostrzegawczy, bo też przepisy jasno mówią, co z tym trójkątem należy zrobić. Też ważne przy holowaniu są prędkości. Przepisy obligują nas do tego, abyśmy w obszarze zabudowanym, gdy wykonujemy manewr holowania pojazdu, nie przekraczali prędkości 30 km na godzinę. Poza obszarem zabudowanym ta prędkość jest zwiększona maksymalnie do 60 km na godzinę. Bardzo ważna rzecz jest, kierowca, który siedzi w pojeździe holowanym, musi mieć uprawnienia do kierowania tego typu pojazdem. Sam proces holowania nie jest prostą rzeczą, wbrew pozorom. Ja niejednokrotnie i holowałem, i byłem holowany. Moim zdaniem największą pracą, którą wykonuję, jest kierowca pojazdu holowanego, gdyż on jest odpowiedzialny za prawidłowe napięcie i utrzymywania tego względnego napięcia na lince. Jeżeli Państwo pierwszy raz będą holować pojazd, czy już mieli przyjemność dokonywać tej czynności, wiedzą, że bardzo łatwo doprowadzić do szarpań między pojazdami, mocnych naprężeń, czy też nawet do zerwania linki. Każda linka ma swoją jakąś wytrzymałość, którą producent określił. Też ma swoją pewną elastyczność, która ma też niwelować te szarpania. I tak jak Państwu wspomniałem ze swojej praktyki, tą największą pracę wykonuje właśnie pojazd, który jest holowany, a w zasadzie kierowca. Odpowiednio manewrując hamowaniem, dostosowując te hamowania tak, aby ta linka nie zwisała, aby też na nią w skrajnych przypadkach nie najechać i nie doprowadzić do zerwania jej. Każdy pojazd praktycznie ma mocowania z przodu i z tyłu. Nawet jeżeli nie mamy dołożonego haka holowniczego, na przykład z tyłu, zawsze z tyłu jest jakiś element fabryczny, za który można zaczepić linkę. Tak jak na modeli jest masa, na przykładzie tego pojazdu pokażę, to jest tylko będzie przykład. Akurat w tym pojeździe, gdyby uległ awarii, to mam takie miejsce wyznaczone przez producenta pod zaślepką. Zaślepkę łatwo zlokalizować, bo gdyż takie elementy typowe gdzieś w tym formacie, okrągłe, kwadratowe, prostokątne, zawsze gdzieś na obszarze przedniego pasa muszą się znajdować. Oczywiście w wyposażeniu fabrycznym pojazdu jest ucho, które należy wkręcić w takie miejsce do holowania. Wyposażenie fabryczne. Jeżeli Państwo nie mają zgubione czy coś, warto się zaopatrzyć. No gdyż czasami może nam, że tak powiem, sporo uratować pieniążków po prostu, bo czasami łatwiej, gdy nas sąsiad scholuje, niż wzywać lawetę za ciężkie pieniądze. Dlatego warto sobie zlokalizować. Czasami nie widać tego. Czasami są stałe elementy przyspawane do jakiejś belki pod zderzakiem, ale jest to zawsze w formie ucha,
za które można łatwo zaczepić przykładową lineczkę. Warto sobie raz na jakiś czas podejść do samochodu, zobaczyć, w jaki sposób się otwiera takie zaślepki. Zazwyczaj jest to po prostu na wcisk, tak jak tutaj. I w głębi mamy otwór, który sobie wkręcamy do oporu. Takie ucho. Bez przesady, to się samo nie wykręci. I mamy gotowe przyłącze do holowania. Podczas montażu linki między pojazdami warto zwrócić, aby ona nie była poskręcana. Przed ruszeniem czy przed zapięciem wyprostować ją, aby tych naprężeń jak najmniej było skrętnych i w ten sposób przyłączyć auto do drugiego auta. No i druga sytuacja, gdybym tym pojazdem holował zepsute auto. Mam tutaj akurat w tej chwili dwie możliwości, czyli tak jak wspomniałem na wstępie, fabryczne wejście, już nie będę tego otwierał. Analogicznie co z przodu, otwieram zaślepkę, wkręcam hak do holowania. Ale mam tutaj zamontowany hak akcesoryjny, z którego jak najbardziej przy takich okazjach mogę skorzystać. I tutaj nie ma nic tak naprawdę prostszego, jak zaczepić linkę i taka sama sytuacja, pilnować, aby nie była skręcona, podczepić do auta, które uległo awarii. Wspomniałem o, że to w ręku miałem na wstępie linkę i trójkąt ostrzegawczy, gdyż trójkąt też jest obowiązkowy tak naprawdę podczas holowania. Gdyż przepisy jasno mówią, że trójkąt powinien być umiejscowiony z tyłu na pojeździe holowanym, a gdy pogoda czy też mniejsza przejrzystość powietrza, pojazd holowany powinien mieć oczywiście włączone chociaż światła pozycyjne. Nie wspomniałem o pojazd holujący, światła mijania, nawet w dzień. Oczywiście nie na każdym pojeździe łatwo zamontować taki trójkąt. Warto chociaż wystawić go za tylną szybę, prawda? Za tylną szybę, czy też za wycieraczkę. Oczywiście prawidłowo złożony nie powinien spaść. Tak jak, nie wiem, czy słyszeli Państwo, typowe kliknięcie, czyli wiem, że ten trójkąt jest dobrze zatrzaśnięty i nie powinien mi spaść podczas jazdy. Tym bardziej, że te prędkości holujące naprawdę nie są duże, jeżeli oczywiście pilnujemy, bo nierzadko, szczególnie poza miastem, widać, że te prędkości są po prostu przekraczane podczas holowania. Bardzo częstym błędem, szanowni Państwo, podczas holowania jest to, że jeździmy, holujemy z włączonymi światłami awaryjnymi. Pojazdy jadą z jakąś prędkością, jeden miga, drugi miga, nie wolno. Przepisy też jasno mówią, że światła awaryjne informują, że pojazd stoi w miejscu, nie jest w ruchu. Czyli jest postój wynikający z jakiejś awarii czy sytuacji niebezpiecznej, ale pojazd stoi. Dlatego nie wprowadzajmy w błąd innych kierowców, holujemy się jak najbardziej, ale bez świateł awaryjnych. Oczywiście sama linka nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu, żadnego chyba, ale jeżeli czujemy, nie mamy jakiegoś zaufania do naszego auta, warto się zaopatrzyć i wozić w bagażniku trójkąt, hak, bo obowiązkowy trójkąt tak, hak niekoniecznie. Ale tak jak wspomniałem, komuś mógł zginąć, warto się zaopatrzyć w niego, aby mieć za co holować. Oczywiście te awarie różne są. Warto też oczywiście mieć jakieś przykładowe bezpieczniki podstawowe, bo niektóre awarie są elektryczne, gdzie wymiana jednego bezpiecznika pozwoli nam kontynuować podróż i całe te
procedury mogą być, że tak powiem, zbędne. Też pojawiają się pytania, bo oczywiście każdy pojazd, do którego dostawiamy hak holowniczy do przyczepki, powinien być zbadany technicznie, czy ten hak jest prawidłowo zmontowany, czy działa. Czyli po montażu jedziemy do stacji diagnostycznej i robimy badania na montaż haka. Potem udajemy się do Wydziału Komunikacji, aby tą adnotację w dowodzie rejestracyjnym odnotować. Samo wkręcenie tego ucha do holowania nie powoduje zmiany tego. Nie musimy do diagnosty jechać, żeby z tym jeździć, czy to wkręcić. Dlatego to jest tymczasowy tylko środek awaryjny. To już tak naprawdę na koniec wspomnę tylko, że coraz więcej aut też ma automatyczne skrzynie biegów różnego rodzaju, hydrauliczne. Każdy producent przewiduje jakiś tam odcinek, który możemy holować takie auto na tak zwanym biegu neutralnym, ale to są bardzo, bardzo krótkie zazwyczaj odcinki. Lepiej nie ryzykować, lepiej wezwać lawetę, gdyż koszt lawety będzie na pewno zdecydowanie mniejszy niż późniejsza ewentualna naprawa takiej skrzyni biegów. O tym warto pamiętać, bo jednak coraz więcej aut zdecydujemy się na te skrzynie właśnie automatyczne. Szanowni Państwo, sam proces holowania, jest dziwny, rzadko też oczywiście czasami wykonujemy, czasami całe życie nasze kierowcy i nigdy nie mamy okazji tego wykonać, ale warto pamiętać o tych rzeczach, o których dzisiaj wspomniałem, gdyż czasami może komuś innemu możemy pomóc. Niekoniecznie my musimy mieć problem i szukać pomocy, ale czasami na drodze komuś możemy pomóc. Szanowni Państwo, i tak zupełnie na koniec dzisiejszego odcinka mamy pytanie od widza, na które postaram się szybko i zwięźle odpowiedzieć. Pytanie tyczy się ronda Puławskiego Armii Krajowej Pileckiego. Pytanie od widza. Czy jazda na suwak w tej nowej formie skrzyżowania obowiązuje? I kto taki suwak rozpoczyna, a kto powinien kończyć? Oczywiście sytuacja ta może mieć miejsce w miejscu opuszczania skrzyżowania. Szanowni Państwo, przepisy jasno mówią, kiedy stosujemy jazdę na suwak. Jazda na suwak to jest moment, gdzie minimum dwa pasy w jednym kierunku i jeden z nich kończy się. Zazwyczaj zarządca drogi oznacza takie miejsce, gdzie notorycznie dochodzi do spiętrzenia ruchu. Taka sytuacja na skrzyżowaniu wspomnianym nie może nastąpić, gdyż każdy pas tam jest wydzielony konkretny. Jeden jest do skrętu w prawo, drugi do jazdy na wprost, trzeci do skrętu w lewo. Sytuacja taka ewentualnie może zaistnieć w momencie, kiedy zjeżdżamy ze skrzyżowania i już jesteśmy już za skrzyżowaniem w kierunku Budziska, gdzie faktycznie jeden pas główny, którym jedziemy od strony centrum, jest pierwszeństwem, a wyjeżdżający z prawej strony z ulicy Pileckiego włączają się na nasz pas. Jest to krótki odcinek, spiętrzenia jakiego tam nigdy szczerze nie widziałem, znak też nie stoi. Dlatego na samym skrzyżowaniu nie ma takiej możliwości, aby zastosować jazdy na suwak. Tak jak Państwu jeszcze raz mówię, jazda ta powinna, takie miejsce powinno być oznaczone znakiem D53 i gdy ruch jest naprawdę spowolniony bardzo, bardzo znacznie. Gdy dosłownie jazda, gdy po prostu jest korek, a rozpoczyna zawsze kierowca ten, któremu kończy się pas. Tak mówią przepisy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.